Hejcie, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Wolnar. Wolnar, co ty robisz? Siemano. Co ty robisz? Nie ma. Siemaneczko. Ja. Nie ma, za karę. Za karę. Moi drodzy, jest ze mną dzisiaj tylko Wolnar. Bowo niestety gdzieś wybył. Tak, Bowo się na nas wypił, także Bowo, jeśli to oglądasz, to właśnie palimy do końca twój domek. On już był troszkę spalony, ale my go musimy spalić do końca, tak żebyś miał karę. Wiemy, że miałeś dużo itemów i dużo wszystkiego, ale niestety musi być kara, także będzie wszystko spalone, no chyba, że skrzynki się nie spalą. Te skrzynki nie się spalą, czy nie? Ej, stary, ale on ma tu itemów, ja nie wiem, czy to dobry pomysł, że my to palimy, bo... Dobra, moi drodzy, co na dzisiejszym odcinku? Wolnar, może ty powiedz tym razem, co będziemy robić? Twilight Forest, tak się wydaje. Będziemy tak, moi drodzy, będziemy zwiedzać Twilight Forest, zrobimy portal do tego mrocznego lasu i mamy takie fajne miejsce na ten mroczny las. Zapalniczka mi się skończyła, więc... No ale to i tak już, stary, całą chatę mu z dymem, całą chatę mu z dymem puściłeś. Dobra, Wolnar, chodź do mnie tutaj. Powiedz mi tylko, czy ty masz jakieś itemki takie, jesteś ogólnie ogarnięty, żeby tam wyruszyć do tego Twilight Forest? Mogę iść. No to dobra. To w takim razie, zresztą stary, my w poprzednim odcinku... Ej, czekaj. Ogarniemy jeden temat. Jaki temat? Wybudujemy, jak tam dojdziemy, wybudujemy jakąś chałupę. No tak, jak tam do tego, nie? Jak wejdziemy do tego mrocznego lasu. Dobra, moi drodzy, to co, tam chyba co? Zrobimy chatkę, nie będziemy tu żadnych tych. Weź tylko, stary, sobie kilo, weź siekierkę i tam zrobimy. O, siekierkę. No właśnie, weź siekierkę, żeby móc rąbać, wiesz, drewno, nie? Bo wcale od ciebie itemków nie braliśmy, wcale ci domku nie zniszczyliśmy. Dobra, nas tu nie było. Dobra, nas tu nie było. Chodź za mną. Za mną cały czas. Także ogólnie, żeby zrobić portal do naszego mrocznego lasu, to pewnie już to wiecie, bo to jest dosyć popularne. Trzeba po prostu zrobić kwiatki. Tam musimy spaść na dół. Trochę życia ci może ubyć, ale... O. Także, moi drodzy, musimy iść tutaj. Choć tutaj jest takie fajna miejscówka, bo po prostu chciałem, wiesz, żeby to było w fajnym miejscu, a nie byle gdzie. I tak, tutaj trzeba się wkopać. Dawaj tutaj szybki ten. Szybki. O. Znalazłem taką kryptę, w której jest portal do netheru i my zamiast tego netheru postawimy sobie w tym miejscu, w ogóle to są skrzynki jakieś, postawimy sobie, o, wiadro wody nawet. O, mieszczę się. No ja też jakieś itemki są. I w tym miejscu postawimy sobie portal, ale do naszego mrocznego lasu, także to można zniszczyć, chyba można zniszczyć, czy nie można. Dobra, wiesz co, zrobimy to po prostu tutaj. Dobra, i tak, dawaj te kwiatki, cyk, cyk. To trzeba rozwalić. Cyk, 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 cyk. Tutaj musimy dać czerwone kwiatki. Tu jeszcze daj, jak możesz, tego birta. Dobra, ja dam tutaj. Dobra, dajemy to i teraz powinno zadziałać, ale nie jestem pewien. Dajemy wodę. Cyk. I jak rzucimy diaksa, to powinien otworzyć nam się portal. Oj, nie wiadro. I teraz uwaga, czy jesteś gotowy? Bo ja nie wiem, czy to w ogóle zadziała nam, stary. Musisz być ready. Dobra, już wyrzuciłeś śmieci. Dobra, uwaga. 3, 4. Dobra, próba numer 2. Mamy portal, proszę bardzo. Piłem, widzisz, nara. No, ty to jednak jesteś. Dobra, moi drodzy, ty już tam poszedłeś, nie? Dobra, to wbijamy, jolo. No dobra, i co tutaj jest ciekawego? Na pewno wiemy, że jest tutaj 6 chyba bossów, także będzie co tutaj robić, będzie co tutaj zabijać, tylko w tym odcinku akurat musimy pierw zbudować sobie jakiś domek, dobrze mówię? Musimy zbudować sobie jakiś domek, żeby po prostu w ogóle tutaj przeżyć, bo pewnie oprócz tych bossów są tutaj jeszcze inne potwory, które będą chciały nas załatwić. Ej, patrz, no? Ale tu jest domek. Nie, to chyba potwory, to pewnie jakiś dungeon, ale możemy zobaczyć, może będziemy mieli chatkę. Ojej. No właśnie, mówiłem, że coś tutaj będzie. Co tam masz? Co to jest? Szkieleton druid. Szkieleton druid. Dzięki. Dobra. Ale co, nic tu więcej nie było, nie? Ja mam pomysł. On tu się spawni w ogóle, no. Tyldą spróbuję skopać to drzewo. Jakie drzewo? A, oj, nie, szkoda. Chciałeś tyldą to skopać? Myślałem, stary, że całe pójdzie. Jakby całe poszło, to byś nam cały serwer zlagował, nie? Dobra, no ale mam 2 staki.
Też jakaś stary taka, kurczę. Ogólnie tych bossów, nie wiem czy jest jakiś szybki sposób na znalezienie ich, jeśli nie to po prostu będziemy musieli chodzić po mapie i tych bossów szukać. To jest chyba to samo. Ty, ale to jest ze spawnerem. No, tam też był spawner u góry. Tutaj jest, no nad tym. Nad nim. Moi drodzy, na tym odcinku będzie taki domeczek i w następnych odcinkach będziemy po prostu zwiedzać te miejscówki i będziemy zabijać te bossy, które tutaj są, a te bossy są naprawdę epickie, także będzie ciekawie. A co? Tym portalem wrócimy tam z powrotem? No wrócimy, a czemu? Weź, zrób mi przysługę. No. Wróć się tam i zbierz trochę krat. I czego? Krat chcesz? Dobra. No jak to tak, dom bez okien? No pewnie, to kraty chcesz dawać? Zamiast zwykłych okien? Zwykłego masz tego? Masz szkło? No nie mamy, ała, tam nie ma. Tam nigdzie, nie ma piasku jakiegoś czy coś? Żeby to zrobić szybciej? Piasek, pełno nie to, piasek. Pełno nietoperzy. Dobra, tam nawet piasku nie szukaj, bo tam chyba nic nie ma. Ja kraty zbiorę i po prostu z krat to zrobimy. Tak będzie lepiej chyba i szybciej. Mówiłem. Ja już dach prawie kończę. Wolnar budowniczy tu nam już prawie chatkę zrobił. Kurde. Panie. Dobra, pomogę ci trochę, bo ja nie wiem jaki jest zamysł tej twojej chatki, bo ty... To normalny kwadraciak. Taki po prostu kwadraciak, tak? Może być tak? Taki design jest dobry? Dobra, i teraz. No, no i nice. O, powiedzmy, nie no, nawet spoko to wygląda. Mówię, aby wiesz, aby po prostu była jakaś ochrona, nie? Przed tymi wszystkimi potworami, które tutaj są. No i tu, jak masz gdzieś powstawać. Jak ty mówisz, że tu jakieś zombie druidy są, to ten. No i brakło mi w ogóle krat, nie? Nie wiem, czy wracać, czy po prostu dobudujemy to. Nie, no to już olej, to dobra. Może zostać taka dziura. No, tarasik, kurde, tutaj normalnie okna, wszystko jest, panie. A te drzwi to nie wiem, to chyba na razie zniszczę, co? One nam się nie przydadzą. Zostawić? Dobra, nie ruszam. Specjalnie, to taki design. Jeśli będzie. Aha, dobra, sorry. Nie wiem, nie chcę ci tu... O, wiewiórecka, nie chcę ci tu za bardzo mieszać, wiesz? Więc nie wiem, jak ty masz tutaj plan to dalej zrobić. I nie będzie wyra. Czemu? Próbujemy trzy takie same wełny. Serio? Dobra, chodź, idziemy szukać. Trzeba to trzeba, no niestety. Let's go. Boże, jak on wygląda. A, to jest ten. I jest taki boss w ogóle podobny, nie? Też do niego. Pusta skrzynka. Ej, wełna. Nie, to nie wełna, kurczę, myślałem. Znaczy wełniany ten, ty. Chodniczek taki, nie? Widziałeś nie. To? Co? Patrz. Co tam masz? Uuu, tajne zejście. Patrz, co tam ma. Chyba nas tu nic nie zabije, co? Kolejny szkielet. Ten z tabliczką, tylko to easy. Kurde, jak on szybko zasuwa. O, stary, ile żarcia. Ale tylko żarcie. A tu nic też więcej. Żarcie, butelka wody, nic mleko. Więcej tutaj nie ma w sumie. Jabłuszek dużo i dużo mięska, także spoko. Gdzie był ten zamek? Tutaj, chodź. O. Jest. I wiewiórecka kolejna. Mamy zamek i nie wiem, ja ten, bo tutaj pewnie będzie któryś z bossów, to ja zaznaczę na mapie po prostu nam i będziemy już mieli bossa na co? Odcinek. Dobra? Widzisz to? Jest... Widzę. Co to jest? To jakieś kurczy... Magia, to jakaś bariera pewnie. Można przez to przejść? Idzie. No ale to jakaś bariera? Ty, co to jest? Masakra. Dobra, chodź ten. Ja czekaj, zaznaczę B i tu jest. Nie widzę ty. Pierwszy P i R wyższy boss. O dobra, mam opcję. Tam kolejna studnia. O, wolnarz znalazł owce, kurczę, jak to chyba jakieś wow, jest. Wow. Nie umrzyj mi tam teraz. Czekaj na mnie. Jakiś gnom mnie tu. Jaki gnom? Nie ty, wiem, jakiś... ty wszystkie najlepsze potwory sam zabijasz, a mi nic nie dajesz zabić, ani pokazać. Chodź tutaj. Co? Chodź go pokaż, plecy. Pokaż to. Co to jest? Kobold chyba, tak? Dobrze mówię? Kobold. Zobaczcie, mamy kobolda, Wolnar się poświęcił, nawet go nie bije dla was, żebyście mogli zobaczyć jak on wygląda. Dobra, zabij go już, bo kozaczy. Możesz go zabić. Ale nie tym! O kurde, zmroziłeś mnie totalnie. Dobra, chyba się odmroziło. No co, i... Co? Zabiłeś go? Dobra, umarł. Jakąś książkę rzucił i plecak. Ty, my faktycznie jesteśmy zatruci, to jakaś strefa jest. Dobra, chodź szybko tak, żebyśmy mieli na łóżka i nie, ten. Nie, to już mam, to możemy, masz? Możemy normalnie wracać w kierunku chaty. A to nice, ej, chodź na chwilę tutaj, co to leży? Coś tu?
A, wiewióreczka. Dobra, okej, okay, wracamy w kierunku chaty. A tutaj dużo, nie? Tych owiec było zmutowanych. Dobra, jestem przy naszym domku i tutaj już nas chyba nic nie będzie biło, co? Już nie ma tej strefy. Idę spać. Co, co? Idę spać. No, połóż się spać i ten. Dobra, już. Mamy dzień? Czy to się... I zobacz, tu się nic nie zmieniło, dalej jest jakby noc, nie? Cały czas jest tak samo wszystko. Także, no spoko. Dobra, moi drodzy, to chyba tak, o, jak ładnie ozdobił, kurde, Volnar architekt normalnie. Ohoho, z wieśniaka, z wieśniaka na architekta awansujesz. Czekaj, tu masz jakieś książki z tego gnoma wypadły. Czekaj, bo tu Endermit jakiś przyszedł do naszej chatki. O, dobra, umarł. Książki z gnoma, mówisz, pokaż co to jest. Książka z gnoma. Jakiś, ja to jest jakiś, kurcze, notes. Także w kolejnych odcinkach będziemy walczyć z potworkami, które tutaj będą, czyli zabijamy 6 bossów, z tego co wiem to jest tutaj 6 bossów i postaramy się z każdego bossa wziąć trofea, dobrze mówię? Trofea, żeby sobie skitrać je w domku, ale w moim domku będziemy trofea trzymać, dobra? Czemu w twoim? A czemu w twoim? Budujemy po prostu na środku wioski. No, albo na... Domek na trofea i tyle. Na środku wioski zbudujemy domek na trofea i tyle. Lepszy od nas jesteś? Lepszy? No, jestem lepszy od was, lepszy. Tak, to tak za dziura w ogóle w tym oknie? No jak, no nie miałem krat. Dobra, moi drodzy, mamy... Zaklajstruj to jakoś. No weź, na razie to... No dobra, dawaj tutaj szybko to tak cyk, cyk, cyk. Żeby nie było nie z przodu. No. Teraz to już dawaj do końca. Moi drodzy, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Także oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzymajcie się, hej. Pa.